co od 78 lat się w Szczecinie nie zmieniło. Życie miasta to ciągła zmiana. Wystarczy sięgnąć do gazet z roku 1945 i 2023, żeby zobaczyć, jak wszystko dookoła uległo zmianie. Ale żeby wskazać rzecz niezmienną, chciałem się odwołać do wspomnienia Stanisława Laguna, jednego z pionierów Szczecina, ludzi kultury, między innymi współzałożyciela i pierwszego dyrektora Teatru Pleciuga, który przybył tutaj w początkach maja 1945 roku. Opowiadał on o tym, że Szczecin wyglądał okropnie. Strzelaniny, awantury, pożary to była codzienność tamtego miasta. Trupy na ulicach, stada szczurów, które wyglądały jak olbrzymie koty. I w tym wszystkim nagle pewnego dnia dostrzegł piękny kwiat, który wyłaniał się z tych gruzów. To była magnolia, czyli szczeciński kwiat, który stał się w następnych latach symbolem. I pomyślał sobie, że warto zostać w tym Szczecinie, bo tak piękny kwiat pewnie będzie zapowiadać to, że to miasto stanie się po prostu piękne. Magnolie oczywiście zachwycają do dziś. Magnolie zachwycały Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Helenę Kurcyuszową i możemy mówić o wielu, wielu innych ludziach. I wydaje mi się, że jeśli coś jest niezmienne, to właśnie ten kwiat i być może to nie jest najgorszy powód, aby zamieszkać w Szczecinie.